Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Hej, hej, dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy w mega kampanię Warhammer 3 Total War Podbój całego świata jako Ming Zhao, na litość boską. Jako Ming Zhao. Spamują mi ciągle tym telefonem. Wiecie, ubezpieczenie z samochodu ostatnio patrzyłem w internecie. To teraz zostają kurwicy po prostu z odzwanianiem. Ja już wybrałem de facto jedno ubezpieczenie. No tylko fundusze sobie zbieram, żeby można było je pokryć. Ale nie, nieustępliwie. Będziemy dzwonić codziennie. W końcu zablokuję numer, bo już mnie denerwują. Dobra, naszym zadaniem, słuchajcie, jest zająć teraz prowincję Pomei, będącą stolicą regionu całego, który jest nam wybitnie potrzebny i myślę, że zrobimy sobie to ręcznie. I będziemy szli bardzo, bardzo bezpiecznie. Zobaczymy, gdzie jest najmniej wieżyczek. Nie trzeba też przebić się przez główne wrota, więc albo będziemy szli tu, w przodzie, bo tu może być mało wieżyczek. Ewentualnie będziemy starali się tutaj bokiem jakoś wejść. Nie wiem, jak z tej strony będzie z wieżyczkami na przykład. No będziemy kombinować na pewno. Część jednostek na pewno by trzeba było wysłać też do przejęcia tych punktów, tylko one mogą być chronione przez wieżyczki. Co prawda jednostki strzeleckie mamy. Ale fajniej by było, gdyby wszystkie szły mniej więcej w jednym kierunku. No i zobaczmy. Tutaj mamy ładną bramę. Dobre dojście do punktu kluczowego, który da nam obrona w zwarciu, dyscyplina plus 10. No i przejście pod pałac. Wow. Nie no, mapa jest zajebista. Jezu, to są jedne z najładniejszych. Myślałem, że elfy mają generalnie, mroczne elfy, mają najfajniej wyglądające zamki, ale to, no, troszeczkę tak jakbym, wiecie, oglądał jakiś film z cyklu The Last Airbender, czy Ostatni Władca Wiatru. Klimaty. Fajnie, że to można w ogóle zjechać. Zobaczcie kamerą w dół. No, mega szczegóły. Po prostu. A da się zajrzeć jeszcze, powiedzmy, o tam, na dół? No. Chociaż wiecie co, jak miał pokonywać te schody codziennie do pracy, dostałbym kurwicy. Rewelacyjnie to wygląda, zobaczcie. Tam też na przykład są korytarze, drogi. No, po prostu skarbnica inspiracji dla twórczości minecraftowej. Zdecydowanie tutaj piękny ogród. Super. Symbolika bramy przez dwa strzegące lwy. Generalnie Chińczycy i Japończycy bardzo lubują się. Kiedyś mam taką fajną książkę, słuchajcie, dotyczącą właśnie tworzenia bramy, różnych takich określeń związanych z bramami, z kulturą japońską, bo no, to akurat bardziej kultura chińska, z kulturą japońską. Muszę gdzieś wygrzebać, wam pokażę, zrobię taką mini recenzję tej książki, bo jest naprawdę spoko. Ale wydaje mi się, że najsensowniej byłoby uderzyć od tej części. Tu nie ma, słuchajcie, żadnych wież. Czyli od frontu. Tak też zrobimy. W pierwszej kolejności idą ci, którzy mają największe pancerze. W dalszej kolejności ci. Następnie ci. Reszta zostanie wprowadzona, owszem, ale dopiero w momencie, w którym opanuje już tutaj środek. No i przy okazji do strzelania czarodziejka sama Ming. Nie będziemy się rozdrabniać. Przy okazji nie uciekacie. Ty też nie chciałbym, żebyś strzelał sam. Dobra, rozmieść wojska. W sumie można byłoby podlecieć, bo tak, tutaj już tworzą wieżyczkę. Można by podlecieć nad nich. Jak ten balon jest wysoko? Właśnie, balon jest nisko. Podejdziemy jeszcze bliżej. Chcę mieć w zasięgu i po prostu wtedy ostrzelać ich z użyciem bełtów i wszystkiego, tylko co tylko wpadnie mi w ręce.
Nefrytowi wojownicy. Chłopcy ucznicy tam strzelaj. Jeżeli ci się uda. To byłoby cudownie. No i o to chodziło. Pytanie, czy ta wieżyczka jest w stanie mi cokolwiek zrobić? Nie, nie jesteś w stanie strzelać tam. A w wieżyczkę? Nie. Wiecie co? Podprowadzimy ją nad ten budynek. Tu powinno być zdecydowanie lepiej. I bierzcie się za rozwalanie bram. Ewentualnie, no tutaj już strzelajcie. Ten balon mógłby się wznieść wyżej, jednym słowem. Dobra, nad bramę. No i teraz. Uda się ostrzelać w końcu go? Tak, dziękuję. Uwielbiam to. Po prostu uwielbiam. Dobra, druga wieżyczka. No to teraz pytanie, czy damy radę tutaj ostrzelać tą wieżyczkę na przykład? I fajnie by było wejść na mury i ostrzelać na przykład tutaj już. Wy tak samo, zniszczcie ich. Świetnie. W sumie mogę próbować jeszcze ostrzeliwać tych nefrytowych wojowników. Piękny strzał będzie, doskonały. Nie chcę jeszcze korzystać z magii. Przebijamy się przez te bramy. Czy ty dasz radę? Czy nie? Nie. Będziemy musieli wejść w takim razie do środka. Ale przynajmniej jedną wieżyczkę na pewno zniszczymy. Na tą stronę. Obrócimy ten balon. Pięknie. I przemienimy naszą spoczycę w jednostkę lotniczą, żeby... O, w zasadzie jeszcze możemy tutaj ostrzeliwać. Teraz się zajmiemy wieżyczką. To jest w ogóle czarodziejka, tak? A, czekajcie, to jest czarodziejka, to dobrze by było ją zrównać z ziemią. Tak, prędkość od razu. Mniejsza. Magiczne ataki. Może być nawet na ciebie. Dobra, weszliśmy. Co, przejmujemy bramę. Wy do przodu, trzymacie cały czas szyk. Tak samo. Ale tutaj wszystkie te jednostki strzeleckie chciałbym, żeby wykonały atak w tobie. Świetnie. Plus atak magiczny. Zaboli. Brawo. Do przodu. Pięknie. I teraz. Spróbuj zniszczyć wieżyczkę. Natomiast reszta kuszników na pewno zajęłaby pozycję. Iść tu. Wy tak samo. Na razie do przodu. Strzelajcie tam. Moja spoczyca trochę se nie radzi, że walczy z konnicą, tak? Dobrze. No,
happening? Archer! Celestial Fury! Nie mają też równowagi Ying, więc gorzej będą walczyć. Super. Nie oddalajcie się aż tak bardzo. Natomiast tu moglibyśmy się... Nie, wami, wami. Z tej strony. Pięknie. Czy jestem w stanie ścigać ją? Jestem w stanie ją ścigać. Wow. Źle. Zatrzymać ją. Pięknie. Kolejny atak z użyciem magii. Tutaj strzelajcie. I jeden od razu do przejęcia. Co to jest? Zbudowany Lord Niang. Blokada, monument. No i fantastycznie. Podejdźcie bliżej, żeby było błogosławieństwo Ying Yang. Chłopcy pikinierzy. Tych sobie troszeczkę cofniemy. W inną stronę polecimy. Uciekaj, uciekaj. Zrobimy regenerację na siebie. Raz, dwa. Tutaj. Tu kolejny. To zniszczone, świetnie. Idźcie do przodu. I dwa kolejne oddziały tak samo na tą stronę. Bezproblemowo wszystkich tutaj zniszczymy. Ostrzelajcie wieżyczkę. Wy natomiast... Jeden oddział łuczników najlepiej gdzieś tutaj. I pikinierów wyślemy w to miejsce. Pięknie. Wy natomiast... Nefrytowi wojownicy... Albo nie, przepraszam, nie Nefrytowi wojownicy. Tutaj strzelajcie. To jest piękny cel. Wieża rozwinięta, rozbita. To lecimy... Gdzie co? Zregeneruję ją. Bezproblemowo wszystko ogarniemy. Ty strzelasz i to myślę, że nawet z pięknym efektem. Doskonała celność będzie. Super. Znaczy celność może tak, no dobra, ale... Nie uciekniesz. Super, to mam przejęte. Tu by się w takim razie trzeba było jeszcze przemieścić. Tylko tak, tu mamy chłopskich łuczników. Nie chcę na razie ich na chłopskich łuczników iść. Na spokojnie. Od razu może tych wojowników. Bo ona za chwilę zdechnie. No traf, traf i będzie koniec. Ścigaj ją, ją ścigaj, dziękuję. Wy tak samo do przodu. I wy, myślę, że też do przodu, gdzieś na tą stronę idziemy teraz. Tutaj już panika. Wiecie co, dobrym wyborem byłoby teraz prawdopodobnie zaatakowanie tej jednostki z chłopskich łuczników, bo oni się pięknie ustawili. Ci mają buffy, cudownie, jeszcze będą walczyć w formacji. Wesprzeć ich magią. I podstawowa siła broni. Ja pierdziele, jaka ta armia jest fajna, naprawdę. Chyba jedna z najbardziej przyjemnych, którymi grałem do tej pory. Porównywalnie dobrze grało mi się i sterowało Imperium. Zachwycony, słuchajcie, Katajem. Pierwszy raz w życiu gram Katajem i jest absolutna magia, jeżeli miałbym być szczery. Szczegół, że akurat też to miasto było absolutnie niedostosowane do obrony. Ta pierwsza, początkowa brama, bez żadnych wież, które mogłyby chronić. Może dlatego, że było na niskim poziomie.
jeszcze rozwoju. No ale jeżeli to nie miałoby żadnych, wiesz, tutaj na przodzie, no nie wróżyłoby nigdy nic dobrego. Okupacja, tak, to jest na pierwszym poziomie w takim razie. Pięknie. Mamy, słuchajcie, możliwość zwerbowania konnicy. Konnica by nam się w sumie przydała do ewentualnego ścigania uciekinierów. Jakieś dwa oddziały. Czemu nie? Możemy zwerbować dwa oddziały konnicy. I prowincja zabezpieczona w pełni. Cudownie, więc... Tak się zastanawiam. Mamy 3, 6... Tu by się przydał jeszcze jeden oddział pikinierów. Do niwelowania dużych przeciwników. Tak sobie zrobimy, więc... Nie wiem, dwie... Jedną turę na pewno postoję. Czy dwie? Zobaczymy. No, terakotowe cmentarzysko jest gotowe, więc to będzie druga w pełni funkcjonalna po prostu prowincja. I ty możliwe, że będziesz chciał wrócić. Mamy poziom dodatkowy? Mamy. Fantastycznie. No to lecimy dalej w bonusy. Łącznie będzie już plus 6, słuchajcie, do... No, zobaczcie, już się zrobiło 32 na 45. To już są solidne statystyki. Zaczynają być solidne statystyki. Następnie... I tu mamy teraz jedną do wyboru z trzech. Zastępuje metalurgia płomiennie. Znaczy, zaklęcie metalurgia płomiennie. Będziemy mieli dwa. To mamy tak. Nasycenie magiczne ataki, nasycenie płomieniami. Dobre do walki z nieumarłymi. Tu z kolei mamy obrażenie od ostrzału przebiegające pancerz, podstawowe obrażenie od ostrzału, podstawowa siła broni. Wpływa na sojuszników w zasięgu, ale to jest 1C, maksymalnie 1. Tylko na jeden oddział. Na scenie trucizna, magiczne ataki. Trucizna jest deficytowa, więc to nie byłoby głupie, bo taktycznie możemy wykorzystać to zaklęcie z trucizną po to, żeby rzucić na przykład na oddział pikinierów, który walczy z dużo cięższym, mocniejszym przeciwnikiem o sporych gabarytach. Więc ja sobie zrobię tą truciznę. Storm Dragon. I na pewno byśmy potrzebowali jeszcze z jednego... To będzie trzeba zmienić. Możliwe, że opłaty, wpływy handlu, spaczenie... Spaczenie nie rośnie, ale kontrola lub tempo badań byłby przydatne. Bo tutaj tak samo. Słuchajcie, zróbmy tempo badań na jednej i na drugiej. To nam da łącznie 14 punktów. Za dwie tury dojdzie też karawana. I nie wiem, czy drugiej karawany nie powinienem zwerbować. Mogę próbować, słuchajcie. Zróbmy drugą karawanę jeszcze. Tempo uzbrojenia strat 9 dla jednostek chłopskich pikinierów i armia lorda. W armii karawany tego lorda znajdują się dodatkowe jednostki chłopów. Sporo chłopów. Jednym słowem. Tu mamy z kolei znajdują się jednostki strzeleckie. Ale co to za jednostka jest w ogóle? Nie wiem, co to jest, to coś. No tutaj mamy sporą tą armię. Nie wiem, czy to nie będzie fajniejsze. Też ci chłopi. Muszę zobaczyć, co to jest za armia. Czekajcie, jeszcze sobie zerknę. Gdzie tu jest encyklopedia? Menu, strony, przeglądarek jednostek i czarów. Oto, co to jest? Artylerzyści żurawia. Specjalista piechota miotana, miotająca. Zasięg bardzo duży. To są różnice. W skrócie. No i ma jeszcze flarę ognistego deszczu. Dobra. To myślę, że zamiast tych chłopów można by bardziej elitarnych zrobić. Tych weźmiemy. Super. I teraz chciałbym cię wysłać do Imperium, albo nawet do
Middelmarienburga. Albo. Tutaj, do Norski niekoniecznie. Można by do Sylwanii go wysłać. Też by było całkiem spoko. Karak-Kadrin. Słuchajcie, wyślijmy go na razie tutaj. Znaną trasą. A, już posiadam aktywną karawanę. To nie mogę mieć dwóch? O, lipa trochę. W takim razie. Widzę, nie mogę mieć dwóch karawan równocześnie. Czy ja za nią płacę? Tą karawanę? Dehydration is a tactical disadvantage. Pytanie za 100 punktów. Czy ja płacę za karawanę? Wydaje mi się, że płacę tylko za werbunek. Szlak kości skłonił konwoje chronione przez karawany może wysłać na zachód z Kataj wzdłuż pełnego niebezpieczeń z szlaku kości słoniowej. Karawany, które bezpiecznie dotrą do celu, mogą zapewnić niebiańskiemu cesarstwu znaczne korzyści. Gdy grasz jako frakcja Kataju, możesz podejrzeć trasę szlaku kości słoniowej i postęp karawany w panelu szlaku kości słoniowej. Aby wysłać karawanę, musisz wybrać rezerwową karawanę z list z panelu szlak kości słoniowej. Jednostki towarzyszące karawany ukażą się w panelu armii. Ok. Pani się podświetla. Przed wysłaniem karawany można dostosować wartość ładunku. Większa wartość ładunku będzie oznaczała wyższy zysk, gdy karawany dotrze do miejsca. Kliknij przycisk wyślij, aby posłać karawanę w panelu szlaku kości słoniowej. Możesz ponadto zwerbować dodatkowe karawany. Po wysłaniu karawany przez kilka kolejnych tur będzie ona poruszać się na zachód. Jeśli szlak możesz zmodyfikować, klikając na znaczniki na mapie ukazywane w panelu szlaku kości słoniowej. Podczas podróży karawany mogą atakować się, aktywować się dylematy albo bitwy. Ikony i opis w panelu szlaku kości słoniowej zapewniają informacje na temat rozmaitych niebezpieczeństw, które czekają na niektórych szlakach. Okej. No ja bym tutaj na przykład ustalił trasę karawany. Chociaż nie jestem w stanie wysłać drugiej równocześnie. Szkoda, dobra. Ale nie będziemy nad tym się płakać, jakby co mamy drugą rezerwową. I to by było chyba na tyle. A, jeszcze tutaj mamy, przepraszam bardzo. To jest nasz zarządca karawany. Limit towarów, plus 50% dla karawany. Szansa na zasadzkę karawany, minus 50%. Może w tą, minus 50% to słuchajcie bardzo dużo jak na pierwszy poziom, to może w to zainwestuję. Bo idzie, on idzie teraz po Badlands, po terenach mrocznych ziem. Zresztą mu daleko został. W sumie. Ale ja chciałem, żebyś tutaj dotarł. Właśnie, w to miejsce miałeś iść. Czyli... Okej. To tak jakby ta była domyślna. Dobra, to już chyba zaczynam łapać. Nie wiem, czy łapię, ale chyba zaczynam łapać. Która? A przede wszystkim umowa handlowa. Plan Ash, nie. Umowy handlowe mnie interesują. Lordowie mnie nie interesują. Macie zbytnio na pieńku ze wszystkim dookoła. Synowie gór. Handel z nimi przyniósłby troszeczkę korzyści. Jak macie relacje z moim bratem? Zobaczmy go sobie. Nie są złe. Tak mi się wydaje nawet. Zobaczcie, oni mają takie spoko relacje. Są neutralni. Spróbowalibyśmy z nimi zawiązać. Za 600, za 10 tur by się dopiero zaczęło zwracać. Chociaż nie. My im płacimy 65, będziemy otrzymywać 95, 98.
Nie wiem, czy to dla niego będzie korzystniejsze, czy czekajcie. Chyba on otrzyma 98, a my otrzymamy 65. Jeszcze sobie to porównam z naszą obecną. Mamy 1507. Najłatwiej tak to będzie zobaczyć. 1507. Tak, my otrzymaliśmy 60 tam z kawałkiem, chyba 68. Coś w tym rodzaju. Okej, okay, to by było na tyle. Kończymy turę. Plądruje. Dla nas dodatkowa szansa na prosty exp. Bardzo mnie to cieszy. Te bramy by trzeba było też poprzejmować i zabezpieczyć. Mamy nadwyżkę ludności. Fantastycznie. To teraz sobie rozwiniemy, słuchajcie, tutaj, żeby dostać się do żelaza. Ta prowincja jest bardzo daleko. Nie stanowi zagrożenia. A przy okazji, no, pokonamy go. Pełne zwycięstwo, nawet nie ma, słuchajcie, już tutaj bardzo czego szukać. Uzupełnienie strat mnie nie interesuje, doświadczenie raczej też mnie teraz nie interesuje. Weźmiemy 590 pieniędzy, przydadzą się. Utrzymanie minus 8 dla jednostek nefrytowych wojowników i nefrytowych wojowników z halabardami. Chyba to mamy, więc zobaczmy. Pomocnik, tak jest, mistrz miecza, to damy to naszemu tutaj. Też masz mistrza miecza, tak? Moment, bo zaraz mnie tu zaraz szlak trafił. Oni wszyscy wyglądają tak samo niestety. Ciebie chciałem zobaczyć. O, ty nie masz mistrza miecza i jak mamy dochód, słuchajcie, 1051. Teraz powinniśmy to troszeczkę zoptymalizować. Będzie 1081. Więc minimalnie ten koszt mu spadł. I teraz zobaczmy. Z wami dobrze by było mieć dobre relacje. Co ja jestem w stanie zrobić? Pakt o nieagresji z jakimiś goblinami. Zupełnie mnie nie interesuje. Ale z tobą już jak najbardziej. Z własnym bratem. Zawiążemy pakt o nieagresji. Będziemy budowali relacje. Lord Magistrate. Więc kolejny cel naszych podbojów jest tutaj. Spaczona pustynia. Chyba tak to się nazywa. Spaczeniowa pustynia, właśnie. Już trochę nieprzyjazny klimat. No i przede wszystkim te diamenty były bardzo, 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 bardzo potrzebne. Dobra, robimy sobie taki myk, że idziemy... na razie może tutaj właśnie pójdziemy sobie. To jest wtargnięcie. A z drugiej strony, kurde, strasznie bym chciał przejść tędy. Można pójść do terakotowego cmentarzyska, albo najpierw do tego miejsca. Zregenerujemy. Ciebie natomiast prześlę tutaj. Jestem ciekaw tego kryzysu, co tu się będzie działo za chwilę. O, srebrne doświadczenie. Słuchajcie, no sobie wymienimy ich. Czy ja mam teraz jakiś event? Czy to jest srebrne doświadczenie od razu? Nie wiem. Ale jak jest srebrne, to żal nie skorzystać, więc z tych wywalimy. Wiem, że to mnie trochę, cię wiecie, pociągnie w kosztach, ale mimo wszystko przyda się. Jak tam z równowagą? Mamy przewagę Yin 2. To za dwie tury będzie można zrobić coś, co da więcej. A przy okazji, to możemy sobie już zniszczyć, bo zwerbowałem konnicę. Nie będę jej potrzebował więcej. Kolejny punkt doświadczenia wpadł. Harmonia wiatru, odporność na magię, odporność na ostrzał. Ja myślę, że odporność na ostrzał byłoby dla niej bardzo korzystne. Tylko zanim to zrobimy, jeszcze zerknijmy, co możemy tutaj dodać sobie dla jednostek.
Zasięg dla chłopskich łuczników, siła pocisków, a myśl dla jednostek artylerii. Co z dojeźdźców? To jest kompasów wojennych i terakotowych strażników. Są te wielkie jednostki. Prędkość oprysku dla podniebnych latarni i podniebnych dżonek. Może zbustujemy kuszników. W pierwszej kolejności. Tu natomiast zrobimy sobie od razu większą mobilność. I by było chyba na tyle. Bo za jedną turę dotrzesz, zobaczymy, czy otrzymamy wielkie pieniądze. Bo ona chyba jeszcze, ta karawana musi wrócić. Nie wiem, jak to właśnie działa. Boże, jakie to jest ładne, słuchajcie. Ta kraina jest przecudna, przecudnie zrobiona. Za 4 tury będzie można też zmienić kompas. Świetnie, bo z tej strony już nieźle. W ogóle ten Sentinel się rusza, nie wiem, czy widzicie. Okej. Czego chcecie? Dostęp wojskowy by chcieli. Mają bardzo niską siłę. Mogłoby nam to trochę polepszyć relacje w sumie. Kontroferta. Zapłacicie, ale więcej. Zgadzam się. Zależy mi na budowaniu relacji z nimi. Ten pakt może nam trochę podnieść. Karawana ukończona. Fantastycznie. Mamy achievement. Droga ku bogactwu. Karawana, która prowadzi Gun Cheng, sprzedała swoje towary w miejscu Karzakarak. Ładunek towaru 1000 został sprzedany za 4819. Ta karawana wyruszyła teraz w drogę powrotną do twojej stolicy. Popyt na towar handlowy w miejscu Karzakarak obecnie spadł, jednak z czasem ponownie wzrośnie. Fajnie. Karawana. I coś zdobyliśmy. Karawana ukończona. Wyjątkowy przedmiot. Dobijasz targu z grupą... Zacznie wyją tutaj dziwnie. Nie wiem, te dźwięki są niedostosowane. Dobijasz targu z grupą osadników wyglądających na członków gildii lokalnych inżynierów. Transakcja przynosi pokaźny zysk, lecz otrzymujesz również dodatkowy przedmiot, który nie był uwzględniony w trakcie waszych negocjacji. Posąg. Wyjątkowy. Spaczenie chaosu niepodzielnego plus 2. Lokalna prowincja. Będzie chyba trzeba sprzedać. Zaklęty przedmiot. Czas odnawiania jest 25 dla zaklęć, ale spaczenie daje. Oj. Dobra, trzeba będzie pokombinować z nim. Ja już mam ten... A gdzie ty w ogóle jesteś? Karawana, dobra. Wiecie co? Mi to nie jest potrzebne. Ja to sprzedam. Ewentualnie mogę spróbować go połączyć z czymś. Więc póki on nie wróci, nie będę miał drugiego. Bo tylko 250 to jest strata generalnie. On się znajduje tu. Nie, to nie jest nasz. Ten jest nasz? Gdzie jest nasz? Czy to mi się coś tu nałożyło? Przepraszam bardzo. Mam problem z odnajdywaniem swoich na mapie. Tak, powrót za 5 tur, czyli nie możemy go wysłać jakby ponownie. Ale masz awans. Fantastycznie. Nie, słuchajcie, ja mu to sprzedam. Po prostu zrobimy odzyskaj. Nie, bo on wróci mi do prowincji, będzie tylko chaos roznosił. Robimy tak. Następnie. Smocza wola, taktyk.
Możemy limit mu zwiększyć. 50% to też sporo. I wyślemy od razu drugą karawanę, którą mamy jeszcze do dyspozycji, jak widzicie. Tutaj popyt troszeczkę spadł. Zainwestujemy 1000. Więc tak, skarak jest już mały dochód. Okej. Ale ile będziesz podróżował tam? 10 tur, tutaj natomiast 7 tur. Tu 6 tur. Może do Sylwanii wyruszymy. Widzę, że jest w miarę niskie zagrożenie. Na tym, znaczy w tym miejscu znajduje się chociaż jedno obozowisko ogrów. Chyba, że stąd byśmy próbowali, słuchajcie, przejść i jakoś odkryć nowy szlak. Pójść na północ. Nie, idziemy do Sylwanii, 7 tur. Wyślij, do zamku Drakenhof. Ale pieniądze na pewno zostaną przez nas bardzo dobrze spożytkowane. Tak, rozwiniemy sobie na 100% główny budynek. Mamy zaburzenie równowagi, przewagę yin. Tu będziemy mieli jeden yang za dwie tury. Więc zróbmy coś, co nam pozwoli uzyskać jeszcze więcej yang. Na przykład rozwój by się przydał w tej prowincji. Pięknie. Tutaj teraz. Zaryzykowałbym na pewno dormitoria na wyższy poziom, żeby mieć kuszników i zainwestuję w palisady. Dzięki czemu w ciągu dwóch tur powinniśmy znowu uzyskać równowagę. There is no cause more. I will be my chambers. The Emperor calls the fool. The Celestial. Wy też macie srebrne? Wow. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest jakiś buff, co to jest? Niezaopatrzeniowe. I stand apart. Nie wiem, o czym to zależy tak poważnie. Dobra, czy ja jestem w stanie wykupić u was prawo przemarszu? Dostęp wojskowy, co wy na to? Za 760, trochę drogo, ale mnie to interesuje, bo chcę się dostać na południe. Więc weźmiemy. I zasuwamy... No teraz jakoś tutaj, dobra, sprawdźmy... To miejsce, bo no, chciałbym się zregenerować. Może skoczymy do terakotowego cmentarzyska. Zregenerujemy dzięki temu siły na full. A przy okazji tu jest dopiero 20 poziomu coś dostępnego. No, trochę mi to zajmie jeszcze w takim razie. Tutaj werbujemy cały czas nowe jednostki. Fajnie. Będziemy mieli możliwość walki ze Skavenami wtedy lepszą. Oddamy też tych łuczników, którzy mają 50 koszt i wymieniłbym chętnie ich na kuszników. Tutaj sobie rozbudujemy. Jak tam z handlem przy okazji? Eksportujemy w zasadzie całą glinę, jaką tylko produkujemy. Wyroby garncarskie. Plan Eshni jest jeszcze słaby, ma tylko dwie osady. Trzeba by się go jak najszybciej pozbyć. Więc... Serio, uderzenie na stolicę Skavenów to będzie chyba najrozsądniejsze, co będziemy mogli zrobić. I też pytanie, czy tutaj, bo tutaj była wielka prowincja, pamiętacie ją pewnie. Znaczy dużo tutaj biegaliśmy właśnie walcząc z Ming Xiao jako snitch. Pudełko pełne rozkoszy. Alchemik o
Rozbieganym spojrzeniu z dumą prezentuje ci bogato zdobione skrzynie, która zdaje się to zyskiwać, to tracić namacalną formę. Jak twierdzi, skrywa się w niej najczystsza magia. Wyekstraktowana z kilku ton spaczenia i oczyszczona ze skazy. Niestety czarodziej nie zdołał powtórzyć eksperymentu, dlatego rozważasz skorzystanie z jego daru. Możemy zabić alchemika. Uważajcie na obcy i ich podejrzane dary. Zabierzcie tego przebierańca i wraz z jego trupem pogrzebcie też szkatułkę. To da zmniejszenie spaczenia. Kontrola plus 6, rozwój plus 20, na 5, na jak na 5 turby wzrósł bardzo mocno. Kontrola. Ten rozwój by mi się przydał. Tylko za jedną turę miałbym już równowagę. Więc miałbym 40 do rozwoju i zdecydowanie więcej benefitów. Kontrola plus 6. Wiecie co, ta kontrola w takim razie byłaby chyba lepsza. Nie wiem. Jak to u mnie jest z kontrolą? Szkoda, że nie mogę podejrzeć niczego. Dobra, rozwój ponad wszystko. Dodaj specyfik do wody. Frakcja zniszczone krwawe włócznie przy okazji. Kontrola jeszcze minus 6, słuchajcie, jak nie mamy tej równowagi. Bardzo mocno nam tutaj zaburzyło. Jank jeszcze za chwilę mocniej wzrośnie. Będzie grubo. Dobra, co tu robimy? Potrzebujemy trochę to zrównoważyć. Kontrola plus 2. A to znowu jest Yang. Dobrze, mają swoje odpowiedniki w sumie. Słuchajcie, zróbmy kontrolę w jednej z prowincji. To zadowolenie chyba byłoby lepszym pomysłem jednak. Tak, patrzę, że tu mamy minus 14, minus 13, to bardzo dużo jest. Czy to mi się w takim razie teraz opłaca? Bo jeżeli ja to zrobię i za chwilę to będzie kolejne dwa punkty dla Yanga. Dobra, podboostujmy sobie, słuchajcie, troszeczkę... Nie będę jeszcze tej technologii opracowywać do końca, bo mi się to nie opłaca w tym momencie. No rozwój na pewno pomoże. To na 100%. Tylko teraz tak. Tu by trzeba było dowerbować, skoro mamy cały czas piękne możliwości srebrnej gwardii. Ulecimy w ten sposób i zbliżymy się do Xingpo, żeby te nieszczęsne diamenty zdobyć wreszcie. Z ogrami jestem zdziwiony, bo nie mamy nawet tak złych relacji. Dostęp wojskowy też dla nefrytowego. Nefrytowi wartownicy. Nie wiem, czy to jest jakoś specjalnie nam bardzo potrzebne. Eshin się z nimi bije. Eshin? Jeszcze nie mamy odkrytego. Eshin ma dwóch przeciwników. No i niech tak zostanie, chociaż są dość silni. Okej. Jak mu wejdziemy w plecy, to już nie powinien być taki hardy. Prawie dwoma armiami. Tak się nawet zastanawiam, że wymienimy jednostki, które ma Miao Ying z Rong Leiem. Chodzi o doświadczenie tych mieczników. Frakcja zniszczona. Skrzyżowanie maczugi.
Zasadzka odkryta, gdzie? Ale to tutaj nie mam niczego. Dobra. Harmonia Yang. Doszło do zaburzeń równowagi. Yang ma przewagę. No oczywiście i to bardzo wyraźną. Ale już, słuchajcie, jest nie 6, tylko 4. Dobrze, teraz to sobie rozbudzimy jeszcze bardziej. Uniemożliwia wybudowanie komisji wojskowej. Nie wiem, czym jest komisja wojskowa. Pieniądze troszeczkę mamy, to zwerbujemy. I zmieńmy te jednostki, które mamy w tym miejscu. The Celestial Meow. Seeking tactical advantage. Super, o to mi chodziło. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wymieniamy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Fantastycznie. Dzięki czemu ona ma bardzo mocne teraz jednostki. The Lord Magistrate stands ready. Mi się wydaje, że ona ma chyba nawet większy koszt utrzymania, bo tak dziwnie mi teraz podskoczyło. Jak tam karawana? Ta, która wraca, ma powrót do stolicy. No i ma w miarę spokojne, słuchajcie, przejście. Odblokowały nam się, widzę, że nowe drogi. Super. Za 5 tur będzie duży zastrzyk gotówki. W tym razie. A jak tam kompas? Za jedną turę będziemy mogli zrobić coś więcej. Świetnie. To jest minus 13 dalej i jest minus 12, więc prawdopodobnie... Nie wiem, czy ja nim nie wrócę za chwilę. To co, wchodzimy na tereny? Wtargnięcie. Świetnie. Wiecie co, weźmiemy go jeszcze jednak ze sobą. Do chociaż ogarnięcia tej sytuacji, do ogarnięcia kamieni szlachetnych, no i będzie trzeba cztery tury przetrwać, by wsparcie dla równowagi było pozytywne. Dobra, dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Zostawcie łapkę, komentarz, jeżeli tak, zapraszam do Patronata, do wspierania kanału. I zapraszam też do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.